Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Pomidor, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Sonic Colors Ultimate. Moi drodzy, dzisiaj zabieramy się za trzeci świat, Starlight Carnival, no i co, bez zbędnego przedłużania zobaczymy, co tutaj będzie na nas czekać. Widziałem, że pierwsze dwie osoby już skomentowały pierwszy odcinek, tak więc jestem jak najbardziej zadowolony z tego powodu. No i cóż, miejmy nadzieję, że... Wow, co tu się stało? Co tu się stało, kurczę pieczone? A czemu tutaj dźwięku nie ma? Już zaraz to naprawiamy. No, i od razu jest dźwięk. Musiałem jakby przerestartować troszeczkę Avermedię, żeby to wszystko działało. Tak więc, no, poprzednim razem udało nam się przejść drugi świat, czyli... on się bodajże nazywał... Nie Sweet Mountain, tylko już wam mówię... No. A nie, Sweet Mountain, dobrze mówiłem. Ty, normalnie, kurde, dobrze zapamiętałem. I co, dzisiaj przejdziemy sobie Starlight Carnival, zobaczymy jak nam tu pójdzie. Oczywiście standardowo 6 aktów plus 7 to jest boss. Bez zbędnego przedłużania, jedziemy z Koksem. I jak widzieliście, mam bardzo tematyczną koszulkę na dzisiejszy odcinek, na trzeci odcinek z świetnej serii. Powiedzmy, po premierze jedziemy z Koksem. Sonic Colors Ultimate Starlight Carnival. Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekać. Oczywiście, że tak. Sobie tutaj oczywiście wyłączę monitor, żeby nie było, że będzie tutaj jakby za bardzo odbijanie ekranu z monitora. Więc będę bardziej tutaj napatrzony w tę stronę, czyli w stronę telewizora. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Co jakiś czas będę tutaj tak opatrzył, bo... No niestety innego ustawienia kamery zrobić nie mogę. Niestety nie stać mnie póki co na położenie kamerki gdzie indziej. W sumie mógłbym odpalić moją kamerkę Logitecha. Aczkolwiek wolę jednak kamerkę z innego sprzętu nagrywać, jeżeli mam być szczery. Tak więc zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Oha, dobra, czyli musimy uważać na te oto roboty, żeby nas laserem nie pierdyknęły. No to fajnie, że uważał. Dobra, to wiecie co, ja sobie stąd wyjdę i jeszcze raz zaczniemy. I przy okazji zobaczę, czy aby na pewno wszystko się dobrze nagrywa. Dzisiaj jest naprawdę taki szalony dzień, dosłownie. Ponieważ, no nie chcę, żeby po prostu coś się spieprzyło w trakcie nagrywania, bo sobie tego po prostu nie wybaczę. Dobra, nagrywa się wszystko tutaj. Tutaj też się wszystko nagrywa, tak więc powinno być gitara. I jeszcze raz jedziemy sobie z aktem pierwszym i tym razem widzimy się w miejscu, gdzie żeśmy zginęli. Dobra, poziom baterii urządzenia DualShock 4 jest niski. Mam nadzieję, że uda mi się cały ten odcinek nagrać bez ładowania pada, tak więc trzymajcie kciuki, bo jest o co trzymać. A za ten czas sobie posłuchajmy muzyki, która tutaj teraz leci, bo myślę, że jest fantastyczna. Zresztą tam troszeczkę słyszę, ale nie aż tak głośno, dlatego że... no trzeba jakby, żeby przegłosu nie było, no trzeba mieć wyciszony telewizor, żeby po prostu przegłosu nie było. Dobra, ja zamykam mordę, a wy słuchajcie. Elegancko żeśmy to zrobili. Bardzo dobrze. Aha, i tutaj nie ogarnąłem petardy, że trzeba było uderzyć w tamte te ścianki. Dobra. Czyli ten poziom nam pójdzie, jeżeli chodzi o rangę, no dosyć słabo bym powiedział. Bardzo słabo bym nam powiedział, bo... Znaczy bardzo słabo nam pójdzie. Dlatego, że... No zginąłem już tutaj raz, a nawet nie raz, a dwa razy. I nie mamy póki co żadnych jeszcze tych żadnych monet ani czegokolwiek. A dobra, już mamy jedną monetę. Okej.
co tutaj się nam otworzyło. A, otworzyła nam się tutaj dalsza droga, fajnie. Sobie tutaj trochę bardziej przybliżę mikrofon, żeby nie było, że ten, później jest jakaś taka z dupy znaczy z dupy jakość, dlatego że się oddalam od mikrofonu. Dobra, skoczmy sobie teraz tutaj. Elegancko. Tutaj weźmiemy tak. Okej, okay, co tam się nam otworzyło? Lecimy. Dobra, w dół spadamy elegancko, powolutku do przodu. Może jakiegoś czerwonego ringa złapiemy. Wtedy bym się jeszcze bardziej cieszył, oczywiście, że tak. Kółkiem możemy trochę szybciej lecieć w dół, zapamiętaj to. Kurczę, powiem wam, że poziom jest całkiem fajnie zrobiony. Tak pomysłowo strasznie, ale z tego co słyszałem, taka ciekawostka odnośnie tego poziomu. Generalnie z tym poziomem jest trochę taka dziwna sprawa, bo YouTube bardzo nie lubi jakby tego tego poziomu za bardzo. No w sensie takim, że na przykład jak youtuberzy lub walkthrougherzy, speedrunnerzy, whatever, ci co jakby nagrywają lub streamują Sonika Colors Ultimate. Tak, Colors, chciałem powiedzieć już połączenie Sonika Colors i tego, i Forces. To chodzi po prostu o to, że YouTube za bardzo nie lubi kompresji jakby przez to, że te kolory są tutaj takie jasne. I kuźwa, zginąłem znowu, co jest grane? Co jest ze mną nie tak dzisiaj? Bez kitu, dzisiaj jest jakiś kurde mój pechowy dzień. W pracy wszystko było w porządku. Ze wszystkim się wyrobiłem, ale jeżeli chodzi o nagrywanie, no to kurde dzisiaj to jest porażka jakaś. Ale miejmy nadzieję, że to tylko to jest przez ten akt pierwszy i to jest dopiero taka rozgrzeweczka, że jeszcze w pozostałych aktach dam czadu, bo jeżeli nie, no to będzie trochę słabo, nawet bym powiedział, że bardzo będzie słabo. Tak więc dobra, lecimy z koksem, full speedrun, kurde. Kółko wciśnięte na maksa, jedziemy z koksem. Elegancko, elegancko, elegancko. Tutaj widzę, że roboty kurde nie chcą mi dać spokoju. Ale my sobie z nimi zaraz poradzimy. Poradzimy sobie ze skubańcami. Ale żeśmy kurde zmaszowali te wyniki. Ładnie, ładnie. Im więcej pierścieni, tym lepiej. Patrzcie jaki długi speedrun mam. Znaczy długi speedrun jest długi speed. To chciałem powiedzieć. Może chciałem powiedzieć też speedrun, nie wiem. Dobra, tutaj jakaś cutscenka nam się odpaliła, albo po prostu automatyczna sekcja. I to chyba będzie gdzieś koniec poziomu, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No, dawaj, 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 jeszcze. No. I tam nic u góry nie ma? Myślałem, że tam jest jakaś, nie wiem, moneta, jakiś pierścień, cokolwiek. A tam nic nie ma, ale bezsens. Kompletny bezsens. Dobra, 5 minut jesteśmy w tym poziomie, ale kurde cię nie zna, ale cię nie zna, bez kitu. To ten poziom to idzie nam po prostu, oj, 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 bardzo słabo. Jak ja dostanę rangę C lub B, to będzie naprawdę sukces, ale jeżeli nie dostanę, no to kurde, frajer jestem i tyle, nie? I tyle mogę powiedzieć, jestem wtedy taki skończony frajer. Dobra, szybko, szybko, na pełnym speedrunie. Szybko do góry po ten czerwony pierścień. Spróbujmy chociaż go zebrać. Dobra, nawet nie będę próbował, bo widzę, że to nie ma sensu i tak bym nie zdążył. O! I tak będziemy, kurde, zbierali sobie pierścienie. Im więcej pierścieni chyba, tym lepiej. No wiadomo, że kurde, takie osoby jak Pixel, czy nie wiem, kurde, osoby naprawdę bardzo dobre w serii Sonika, no to oczywiście, że dadzą sobie radę bez problemu z tą grą. Ale niestety, no nie ja. Jako, że ja pierwszy raz w to gram, no to wiecie. No i proszę bardzo, i to już końcówka tego tutaj poziomu mnie zweryfikowała. Teraz już nie zdążę, choćby srały skały. No właśnie, nie mam w ogóle tego.
Nie mam pierścieni, dlatego muszę zebrać pierścienie. Chciałbym zejść na dół. Nie będzie mi to dane? Okej. Mogę za teraz poczekać co jedynie. Okej, zajebiście. Czyli nie mogę z tego zrobić teraz na pełnym speedrunie, dlatego że w momencie, kiedy zrobię to na pełnym speedrunie, to tak czy siak nie zdążę. Czyli po prostu innymi słowy dam dupy w tym poziomie, czyli będę miał najgorszą z możliwych rank, jakie da się zdobyć w tej grze. No i się udało, zajebiście. Pokonaliśmy tę przeszkodę. Orient, Orient, Orient Pomidor, Orient. I tu jest końcówka chyba, już z tego co widzę. 11 minut na nagraniu mamy, ale to jest przegięcie pały, nie? Dobra, 7.25. Nawet nie chcę wiedzieć jaka ranga. O Jezu, D, o Jezu, ale słabo. Ale słabo, o Jezus Maria. Ja pierdziele, ale to był, ale to jest kurde gówno, nie? Bez kitu. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zabieramy się teraz za akt drugi. Tak jest, akt drugi. Musiałem jak zwykle przerwać, bo jak zwykle oczywiście telefony do mnie dzwonią. No, to już jest urok jakby nagrywania. Więc niestety będę musiał się z tym pogodzić, że prędzej czy później ktoś sobie o mnie przypomni i w momencie, kiedy ja sobie zacznę nagrywać, to sobie przypomni właśnie, że ktoś taki jak ja jest, no i fajnie byłoby skontaktować się ze mną. Jakby nic do tego nie mam, ale wiadomo o co chodzi, nie? Dobra, zobaczmy sobie teraz ten akt drugi, jak on tutaj będzie sobie grał. A raczej jaki soundtrack będzie w nim grał, bo to mnie bardzo ciekawi. To mnie bardzo ciekawi. O, tam żyćko jest. Ja bym zdobył to jakoś żyćko, ale nie wiem. Chyba, że da się jakoś tak to zrobić. A, nie da się. Okej. Myślałem, że się da, ale się jednak nie da. Ale co tutaj zbierzemy monetkę? Red Ring! A ty kurde, co ty myślałeś? Po tej hańbie, jaką zprezentowała mi ranga D jak dupa, myślisz, że ja ten się poddam? Nie no, poddam się, no bo tego Red Ringa już nie zdobędę. Choćbym się zesrał. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Uwaga. Dobra, trzeba tutaj tak rozsądnie podejść do tego. Nie można za każdym razem na speedrunie robić. Wiadomo, że są osoby, które by na speedrunie to zrobiły. No ale no, ja tego na speedrunie nie będę robił, dlatego że im częściej gram w speedrunach, tym wiem, że po prostu no, znaczy im częściej speedrunuję grę, tym po prostu wiem, że no po prostu sobie nie dam rady, no nie? Dobra, tam tu już nawet nie ma co, bo już i tak nawet nie zdobędę tego, co chciałem zdobyć. Te Red Ringi to chyba sobie, kurde, odpuszczę przynajmniej tutaj. W tym akcie. Zobaczymy, jak w następnych aktach będzie ta sprawa wyglądała. Ale muzyka tutaj, kurde, po raz kolejny, no... Szok, szok, szok i jeszcze raz szok. Dobra. I elegancko. Mamy chociaż 3 monety zebrane. O, to już jest ranga C. To już jest lepiej trochę. O kurde, jest! Nadrobiłem życie! Elegancko, ale to fajnie zrobiłem. Bardzo mi się to podoba. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Akt teraz trzeci będzie przed nami. Jeszcze tylko 3 akty i bosik. I z tego co się dowiedziałem, z tego co czytałem ogólnie na Wikipedii, bo chciałem się, że tak powiem, doedukować trochę, przynajmniej tak z oryginalnego Sonica Colors wygląda, a jako że to jest remaster, to raczej niewiele to się będzie różniło, to tutaj będziemy mieli ostatniego bossa. Nie, to nie jest ostatni boss kończący gry, tylko chodzi o to, że od czwartego świata, czyli od następnej planety, czyli planety Wisp,
tam będziemy mieli już rekolory bossów, czyli będziemy mieli tych samych bossów, tylko że troszeczkę w inny sposób przedstawionych. Tak więc, no, jest dosyć interesujące. I z tego, co słyszałem, nie wiem ile w tym prawdy, ostatni raz się tu chwilowo z Eggmanem widzimy, bo później Eggman sobie wróci dopiero pod koniec gierki. Tak więc, no, jest to sytuacja, która mnie dosyć intryguje, nie powiem, że nie. Okej, okay, elegancko. Tak. Tak. O to chodziło. Tu mamy pierwszego Red Ringa zebranego. Ponoć słyszałem też z takich ciekawostek, że kiedy zbierzemy wszystkie Red Ringi, to zdobywamy rangę S. Nie wiem ile w tym prawdy. Podejrzewam, że skoro jest to potwierdzone przez fanów, no to no, gdzieś tutaj musi być ta prawda. Ewentualnie gówno prawda, jak chcemy sobie to nazwać. Więc zobaczmy jak będzie sprawa wyglądała. Teraz nie skrzańmy tego. No ale nie można połączyć, średnio mnie to interesuje tak szczerze. O, elegancko, ale to ładnie odratowałem. Super. O. I znowu tutaj kurde spadające platformy. I teraz nie spadnij, nie zwal tego, proszę cię, nie zwal tego. Nie. O, dobra, trudno. Ale życie chce. No, o nie. Nie gadaj. Ale przynajmniej te Red Ringi się zapisały, dobra. Nieważne. Lecimy. Dobra, 10 zebrana. Teraz ja się tutaj skupię, dlatego słuchajcie się w soundtrack, który jest... Dobra, nie będę się powtarzał. Wiadomo, że soundtracki w tej gierce są spoko. O Jezu, i teraz już będę z zeroma pierścieniami, co nie? Nie, dobra, cały czas jest podtrzymane. Czyli będę miał do dupy rangę. Dobra, trudno się mówi. Przynajmniej będę miał ładny status, ale do dupy rangę. Elegancko. Ale się wyrżnąłbym. Ale się wyrżnąłbym. Teraz się wyrżnę. Jak nic. Skarb. Uuu, kurde, skarb żeśmy zdobyli. Elegancko, srebrna trofka. I cały czas wynik mamy podtrzymany. Czyli wygląda na to, że może fajną ten. Może się nam uda, kurde, fajną rangę zgarnąć za ten poziom. Dobra, tam Red Ring już jest zebrany, tak więc z nim się nie interesujemy. Monet mamy też całkiem sporo zebranych. One ponad z tego, co też się dowiedziałem, bo przy okazji sobie oglądałem livestream Pixela z Sonica Colors, one są chyba potrzebne do jakiegoś takiego specjalnego sklepu w tej gierce. Tak więc jest ciekawie, nie powiem, że nie. O, dobrze, elegancko, ominięte. Towarzystwo. Czterysta. Kuźwa. Teraz to już straciłem wszystko, nie? Jezu, czemu ja się boję, że ja straciłem wszystko, skoro cały czas mam status zapisany? Tylko te życie, kurde, cholernie mnie denerwują. Bo tracę je non-stop. Ale przynajmniej mogę je na nowo zyskać. To jest dobre właśnie w tej gierce, że... Kiedy
stracimy jakby to można powiedzieć. Bo w ogóle, czego ja nie lubię trochę w nowych Sonicach i to jest coś, co niestety również jest w Sonicu Forces, czego ja bardzo, ale to bardzo nie lubię w tej gierce. To jest to, że w momencie, kiedy stracimy życie, znaczy, Boże, no stracić to wtedy stracimy oczywiście życie, jak najbardziej. To nawet nie jest poddane dyskusji. Aczkolwiek, o czym ja tutaj... W ostatniej chwili się złapałem. Dobra, walić te dziesiątki. Tam mamy jedną dziesiątkę, to nam starczy. Elegancko, 501 pierścieni. Ludziska, co tu się odpierdziela do jasnej anielki. Dobra, mamy jeszcze, kurde, żyćko ogarnięte, tak więc mamy 8 chyba żyć. Ale kurczę, sądziłem właśnie, że będzie lepsza ranga, a tu się okazało, że jednak mamy gorszą rangę, bo za dużo razy zginęliśmy. Czyli, że tu trzeba zrobić właśnie taki myk, że trzeba jak najwięcej pierścieni zebrać, ale przy okazji aż tak często nie ginąc. No ale dobra, no przynajmniej zdobyliśmy jakąś trofkę, to też jest spory wynik i tu przynajmniej ładny mamy status, bo mamy aż 3 red ringi zebrane, w przeciwieństwie do tych tutaj pierwszych dwóch aktów, to tutaj nam poszło fenomenalnie, bym mógł powiedzieć. Dobra, akt czwarty, zobaczymy co akt czwarty będzie miał dla nas przygotowane. Tak więc mówię, jeżeli chodzi o tę grę, to bardzo się cieszę, że nie ma tutaj tego systemu jak w nowych Sonicach, jak na przykład Sonic Forces, gdzie wchodziło się w restart i no życie się traciło. Tutaj czegoś takiego nie ma. I tak samo też było z tego co pamiętam w serii Adventure. Dokładnie to w Sonicu Adventure DX albo Adventure 1. Tam mamy Red Ringa. Bierzemy Red Ringa, oczywiście, że tak. Czemu miałbym nie brać go? Uwaga. Tam jest kolejny Red Ring. Bierzemy go. Dobra, jest. Elegancko. O, pyk, pyk. Tam żyćko jest. Ja żyćka nie odpuszczę. Mogę stracić pierścienie. To jest fakt. Ale żyćka to nie odpuszczę za cholerę. Dobra, czekamy. Nie. Ej, kurde, tam red. Dobra, walić to już. Trudno, lecimy dalej z koksem. Trzymaj się celu, elegancko. Kolejne kurde trofki mamy zbierane tutaj. Bardzo ładnie nam idzie, muszę przyznać. Myślałem, że to będzie, wiecie, na takiej zasadzie, że te trofki teraz w czas będę zdobywał, a tutaj kurde, co ja nie zrobię, to zaraz trofka jakaś wlatuje. Elegancko. Dobra, co to w ogóle za zielone gówno jest? Nie można... Dobra, walić. Nie interesuje mnie to, że nie można. Ja kurde mam ten problem już od początku, kiedy nagrywam tę serię. Że nie można połączyć, nie można połączyć. Gówno mnie to interesuje, że nie można połączyć. Ja tu chcę grać. To jest kurde z klasą zrobiony poziom. C. A, i tylko C będziemy mieli. Same D i same C, no kurde. Nie, życie. Ale bym miał, kurde, łatwe życie znowu, kurde, no, ja nie lubię czegoś takiego. Dobra, akt piąty teraz, może tam pójdzie, kurde, jeszcze lepiej. Bo to na razie to ja daję dupy, no, same C, C, D, D, no, kurde, dwa razy D i dwa razy C, czyli dwa razy jestem dupkiem i cebulą albo cymbałem.
Dobra, akt 5. Zobaczmy, jak tutaj pójdzie. Starlight Carnival, akt 5. Możliwe, że dzisiaj przed streamem jeszcze sobie nagram jeden odcinek. Ale nie obiecuję. Jak nie, no to oczywiście jutro sobie nagramy. I potem krótką przerwę zrobimy, żeby Jasia Fasolę nadgonić, bo tutaj już będziemy mieli czwarty odcinek zaraz nam poleci z tego Sonica Colors Ultimate. Nie żeby coś. Dobra. Tutaj strzelają. Red Ring, kurde, słabo. O, i homing atakiem, dobrze. Homing atakiem, dobrze, ogarnięte. I przy okazji pierścieni nie tracimy, tak więc to jest jeszcze elegancko. Okej. Nie pamiętam w ogóle, jak ten Wisp się nazywał. A, nim możemy sobie latać, tak? I te pierścienie ogarniać. A, taki bajer. Ty, nawet nie ogarnąłem, powiem wam szczerze. A tam, tu na dole jest pierścień, ty. Ja sobie go zbiorę, ja go kurde zaraz ogarnę. Nie ma to tamto, co wy myślicie? Że ja go nie zbiorę? No co wy? Ja tego nie zrobię, podtrzymajcie mi piwo, którego obecnie mam. Dobra, nie zrobię jednak, macie rację, nie zrobiłem. Ale ja się nie poddam, ja go zbiorę kurde na jakimś live'ie czy coś. Tak więc o to się martwić nie musicie. Dobra kurde, bo ja tutaj coś mało gadam. Za bardzo się skupiam na gierce, więc może przejdźmy do jakiegoś tematu takiego luźniejszego, póki ja tutaj się wspinam. Poza tym, że towarzyszy nam oczywiście bardzo fajny soundtrack i kurde, Sonic, złap się. Dziękuję. To jak tam u was? Jak tam samopoczucie? Cały czas czekam na komentarze dotyczące tej gierki, czy ktoś z was grał w ogóle w tę gierkę. I czy to nawet w oryginalnego Sonic Forces, czy w Ultimate, bo jestem po prostu ciekaw, jakie wasze są wspomnienia z tą grą, bo różne rzeczy słyszałem na temat tej gry. A też nie chcę się jakby sugerować opinią fanów, bo ja sobie wolę sam na własnej podstawie, na własnej opinii sobie wyrazić zdanie, co sądzę na temat tej gierki. Póki co gra mi się spoko. Nie ma, nie doświadczyłem żadnych problemów. No może poza tym, że jednak, kurde, te cutscenki są wątpliwej jakości. No i co? Atakujemy sobie tutaj przeciwników, jak widzicie. Słuchamy sobie pięknej muzyczki. I będziemy szli ku końcowi. No myślę, że tak jeszcze z 3-4 odcinki maksymalnie z tej serii. Później seria przechodzi na live'y, gdzie tam na live'ach będziemy już platynować sobie giereczkę. Myślę, że platynka w tej gierce nie będzie jakoś trudna. Tak przynajmniej mi się wydaje, mogę się oczywiście mylić, bo nie jestem wszechwiedzący. Ale z tego, co patrzyłem po trofkach, nie powinno być trudno. Oh yeah, dobra. Zbieramy sobie dziesiątki. Elegancko. A, i dobra, i tutaj mamy Wispa. Czyli musimy się teraz tak za pomocą tego Wispa tutaj do góry dostać. O, tą dziesiątkę sobie zbiorę, nie żeby coś. I jeszcze raz idziemy po tego Wispa, żeby tym razem na samą górę się dostać. A tak myślę, że będzie pewnie ta ranga znowu C albo B. W najlepszym wypadku. Jakby było B, no to byłoby kurde sztosiwo fest. Bo B to w przeciwieństwie do takiej rangi C, no to jest kurde naprawdę elegancka sprawa. To jest elegancka ranga w tym momencie, moi drodzy. Ara, lecimy. I znowu.
Mówię, jeżeli mi się przypomni jego imię, dam wam znać w tym, w sekcji komentarzy albo, nie wiem, albo w edycji po prostu wkleję jego imię, bo ja niestety tych wszystkich wispów nie pamiętam imion. Jeden miał, pamiętam, Laser, drugi jeszcze inaczej się jakoś nazywał. No generalnie różnie to z tym bywa, nie? O, mamy to, co powinniśmy mieć wcześniej zrobione. Uuu, teraz możemy tak lecieć, patrzcie, kurde. Elegancko. Czekamy teraz, aż mi się skończy moc. I zium. Dokładnie tak. Dobra, co tu będziemy mieli za rangę? Jest! O kurde, rango O! Elegancko, to nam bardzo dobrze poszedł poziom. Ale żeśmy tutaj trochę pozbierali, tam trochę pierścieni mieliśmy odłożonych. Plus jeszcze takiego ładnego, soczystego speedruna żeśmy tutaj odwalili. Więc zobaczymy, jak teraz następny poziom pójdzie, kończący już w zasadzie ten świat. Ponieważ potem będziemy mieli bossa, a po bossie mamy już odblokowaną planetę Wisp. I później będziemy mogli, chyba od planety Wisp już będziemy mogli w byle jakiej kolejności robić światy. Tak więc na razie nasz status wygląda tak, D, D, C, C, A. Z czego teraz tak. To jest akt pierwszy, to jest akt drugi, to jest akt trzeci, czyli tak. Pierwszy i trzeci to są rangi D, drugi i czwarty to są C, piąty to jest A. Więc zobaczmy, jak nam pójdzie szósty. Czy szósty przełamie klątwę tych D i C, czy podtrzyma D i C. Jeżeli przełamie, no to bardzo fajnie, to wtedy będziemy mieli fajną rangę A albo ewentualnie B, żeby tak dla koloru było. Wiecie, Sonic Colors, nie? Kolorowe, wiecie o co chodzi. Dobra. Lecimy do góry, na samym starcie, bez zbędnego przedłużania. Oh yeah, oh yeah. Dobrze, dobrze. Lecimy, wciąż do przodu. Nie ma to tamto, Oj, straciłem sporo pierścieni, to już mi się nie podoba. Ale tam u góry coś jest, tam na bank coś jest. O, mógłbym skorzystać z tych pierścieni, ale daruję sobie. Tam mamy Red Ringa. Jego chyba też ominiemy, nie ma co. Czasami nawet nie warto, wiecie, za bardzo się poświęcać. Oj, źle to zrobiłem. I teraz kara mnie za to spotka. Na szczęście mamy już szybkie odkupienie. O, to było dobrze zrobione. Jest ranga A. Patrzcie, jakie kurde odkupienie. Elegancko. I jeszcze życie zebrane. Kurde, no żyć nie umierać, moi drodzy. I mamy przy okazji wszystkie symbole zniszczone, tak więc ze wszystkiego nam powypadały pierścienie. Czyli mamy dwie rangi A, dwie D i dwie C. No, czyli mamy 2-2-2 razem. No, śmieszne zestawienie, nie powiem, że nie. Dobra, więc teraz przyszedł czas na konfrontację z bossem, który tam na nas czeka. No nic tutaj po nas, 28% ukończonego Starlight Carnival. Dwa razy A, z czego to jest piąty i szósty akt, więc zobaczmy, jak pójdzie nam akt z bossem, czyli można by powiedzieć akt siódmy. Wchodzimy. This park is huge. Yeah, Eggman could be anywhere. Indeed I could, but I'm right here behind this generator. That's it, Hedgehog. Stand there and be a nice little target. Tails, is that you humming? Sonic, look out! Tails! Tails, buddy? He's my buddy now!
What have you done to him? Me? I did nothing at all. Unless shooting him with my mind control beam that runs on alien energy counts as doing something to him, does it? To get to me, you're going to have to go through your best friend. This turned out much better than I could have hoped, and I only used a small prototype. Enjoy it while you can. Oh, I will. In fact, the only way to make this better would be to have you two fight. Come on, Tails. Snap out of it, dude. You don't want to do this. What the? Tails, buddy, are you all right? Huh? Where am I? Why is my nose hair tingling? Lousy, cheap alien energy. Ran out of juice. Well, I'll get more. Lots more. And then I won't just control one little punk, but the whole universe. In the meantime, enjoy the park. I'll leave you your own private tour guide. Pay up, Tails. I told you he had an evil plot, and coming here was a good idea. There it is, straight from the horse's mouth. We didn't bet. Dang. No, czyli tutaj mamy nieudaną próbę tego zahipnotyzowania Tailsa, by był, przestał być wierny dla Sonika. I co, i lecimy sobie z Starlight Bossem. Starlight Carnival Bossem, przepraszam. Już chciałem przez chwilę nawiązać do pierwszej lokacji z Sonika pierwszego. Szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam na czym boss, znaczy nie pamiętam, nawet nie wiem na czym boss w ogóle polega. Z tego co słyszałem, to tutaj trzeba omijać przede wszystkim tego, jak on tu strzela. No i przy okazji dostajemy sporo punktów za bieganie takie w prawo, lewo, w prawo, lewo. Okej, okay. On tutaj nas będzie próbował spowalniać, ale my się nie damy. I atakujemy, atakujemy, dokładnie tak. Atakujemy, w ogóle się nawet nie pytamy o co chodzi, po prostu atakujemy, nie? Okej, okay, elegancko. Tutaj żyćka są, dobrze, dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga i jedziemy! Nie, jeszcze nie, dobra, jeszcze zostaw sobie wispony. Bo te wispony ci się kurde przydadzą. Zarąbiście, elegancko. Szybko, szybko, unikaj tych kul, unikaj. Pędź do przodu, pędź do przodu. Kurde, zmarnowałem Wispona. Okej, okay, coś żeśmy tutaj mu zadali, coś mu odpadło generalnie. Dobra, elegancko, 60 pierścieni. Uwaga na kulę. Smoczą kulę. Dobra, bang. Wow, co tu się stało? Trochę się przeraziłem, nie powiem, że nie. Naparzamy, 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 naparzamy. Jezus Maria, co tutaj się wydarzyło w ogóle? Ha, to nieźle, straciłem pierścienie, mimo że i tak je zyskałem. To nie zła gra, nie powiem, że nie. O-oh. Dobra, 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 dawaj w oko, dawaj w oko, dawaj w oko, ciśnij w oko. Zasłon się rozpieprzy. Jak nic. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, traci pierścienie. Jest, po nim. Elegancko. Żeśmy to zrobili bez wisponów, gdzie gra prawdopodobnie wymagałaby od nas, żebyśmy z wisponami pocisnęli.
No i bossa to ładnie, żeśmy na rangę A zrobili. Kurde. Elegancko, kurde, ładnie żeśmy pocisnęli. Podoba mi się to, kurde, trzy akty na A zrobione. Czyli żeśmy, kurde, przebili klątwę tych, kurde, żałosnych C i D. Dobra, lecimy dalej, oglądamy, co tam gra nam pokaże. Tajemnice karnawału. Hey Sonic, did you give the guide your complaint? Oh, I gave it to him pretty good. What's up, Yakker? So did you get any more info out of him? Well, it wasn't easy, but yeah. Well, we know Eggman is going to use the energy he's stealing for a mind control weapon. Learn that one the hard way. Do we know how Eggman is getting all these aliens? Yeah, yeah. At first I thought that Yakker was talking about how Baldy Nosehair was using burps to do it. Hmm, he is pretty gassy. Maybe the smell would knock him out? I don't know, something doesn't seem right with that. That's what I said. It made no sense. Then I made a tiny adjustment and realized he was saying generators. So, no burps. Well, that's a relief. Tell me about it. So basically, Eggman is using 5 tractor beam generators to hold their planet in orbit while he scoops the aliens all up. Hold a whole planet? Well, it's tiny, but still, yeah. Okay, fine. 5 generators? Well, I've already leveled 2. So, if my math is correct, that leaves us 3 more of those bad boys to take out. Nobody said there'd be math, but I'm with you, buddy. We should get moving. Yakker says the aliens don't have much time. Once I start moving, I don't need much time. The mind control weapon will be full of energy I've siphoned from the aliens, and Sonic's world will be the center of my interplanetary theme park. Y'all reckon you'll be able to get yourself enough of that energy to take over the whole dang planet? Yes, I reckon I will. Where is your new voice chip? Got it right here, sir. Just need to install it. The pink bone's connected to the... top bone. The top bone's connected to the mouth bone. There. Good as new. Finally. I don't think anything could have been more annoying than that cowboy chatter. Feeling ship-shape with me new voice chip, I am. I'm begging your pardon, Squire, but me and me matey are gonna sail off and search for that lover Sonic. Arr! Yeah. I think that's the wrong chip. Really? Are you sure he doesn't normally speak in pirate? On the bright side, he's much more exotic now. Just go find him and fix that! Shortly, I will have no need for those idiots. In just a few hours, Sonic's world will be under my control. When it is, it will be the crown jewel of my amusement park. The greatest amusement park in the universe! I think I gloated so hard I pulled a muscle. No, czyli tutaj poniekąd poznaliśmy już taką dogłębną fabułę tej gierki, czyli Eggman chce po prostu zbudować najlepszy, najatrakcyjniejszy park na świecie, którym będzie rządził i pozwoli mu rządzić jakby całym światem, bo wiadomo, jak będzie miał opanowany ten park, no to przecież, kurczę pieczone, będzie mógł władać całym światem normalnie. Wszyscy będą klękali do jego miecza, że tak powiem. Znaczy co? No i przede wszystkim w ogóle dziwi mnie fakt, dlaczego on się tak śmieje jak Święty Mikołaj, bo dosłownie jedyne co on robi to takie ho ho ho, jakby nie wiem, chciał cosplayować Świętego Mikołaja, kurde. Dziwna sprawa. Dobra, więc tak wygląda nasz status. 13% ukończonego world mapu. I teraz tak. Tu Tropical Resort mamy na 50%. Sweet Mountain 43%, tu mamy 40%. Jest to jako tako dobry wynik, więc następny będzie Planet Wisp. Tu mamy Gameland, którym również się zajmiemy. Mamy tutaj Aquarium Park oraz Asteroid Coaster. Ale my myślę, że zajmiemy się w następnym odcinku Planet Wisp. Moją ulubioną lokacją z tej gry, ze względu na soundtrack. Tak więc Planeta Wisp będzie w następnym odcinku odwiedzona. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Sonica Colors Ultimate i nie tylko. Jeżeli
jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się ten let's play, jak i mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. Tutaj się żegnam ja z bardzo tematyczną koszulką. To by było na tyle. Adios.